Przyjaciele, nazywam się Julita Korgol. Opowiem wam o moim życiu, o tym, jak spotkałam Jezusa. I choć w tej chwili wydaje się dla was, że to jakaś tak jakby trochę głupota, czy coś, co wzbudza uśmiech na waszej twarzy, kiedyś na mojej też tak było, to jest to prawda. To spotkanie podźwignęło całe moje życie. I to, co słyszycie w tej chwili, to jest głupota dla tych, którzy idą i giną. Ale jest to ta sama Ewangelia, którą głosił Jezus, gdy był tutaj na ziemi, na ulicy, która podźwigała do góry życie ludzi. Tak samo podniosła moje, tak samo może podnieść wasze, wyprowadzić was z dołu zagłady, w której teraz jesteście, przez spotkanie wasze z Jezusem. Mam blisko 40 lat. Skończyłam w tym mieście studia na Uniwersytecie Warszawskim na prawie. Myślałam, że to, co oferuje mi ten świat, da mi szczęście. Skończyłam najlepszy wydział prawa w tym kraju, przynajmniej tak o tym się mówi. Poszłam do pracy, zaczęłam się realizować, dobrze zarabiać. Wyszłam za mąż, urodziłam dwoje dzieci. Niczego mi w życiu nie brakowało od strony finansowej. Mąż robił wielką karierę, był partnerem w olbrzymiej kancelarii. Ja mogłam wybierać nawet, czy chcę pracować dalej, czy nie. A jednak w głębi siebie wiedziałam, że to wszystko nie daje mi szczęścia. Ani nowe samochody, ani piękny wybudowany dom, ani podróże, ani zakupy, ani małżeństwo, ani dwoje dzieci. Wewnątrz siebie wiedziałam, że jestem samotna. Wewnątrz siebie, gdy zamykałam drzwi od pokoju i nie było już wokół nikogo, nikogo z tych, którzy patrzyli i mówili: wy to macie sukces w życiu, dobrze wam się żyje, jesteście szczęśliwi. Gdy zamykałam drzwi i zostawałam sama, to wiedziałam, jak bardzo w środku czuję się samotna, jak wielką pustkę w środku odczuwam. I wtedy wokół mnie zaczęli pojawiać się ludzie, którzy zaczęli mówić, że oni znają Jezusa. I tak jak wam powiedziałam, wzbudzało to uśmiech na mojej twarzy i szyderstwo. Ale świadectwo ich życia przemawiało, że oni naprawdę go znają. Że oni wiedzą coś więcej, niż wiem ja. W tym kraju każdy słyszał imię Jezus. Natomiast jest bardzo mało osób, które realnie się z nim spotkały. I ja należałam wtedy do takich osób. Ale usłyszałam dobrą nowinę, tak jak wy słyszycie teraz, że Jezus umarł za mnie na krzyżu. I jeżeli ja uwierzę, że jest Synem Bożym, że umarł za mnie i zmartwychwstał, i żyje i króluje, to będę zbawiona i mogę mieć tu niebo na ziemi. Coś, co mi się wydawało kiedyś nierealne. Ja podjęłam wtedy decyzję, że zaufam w to, choć niewiele rozumiałam i nic tak naprawdę nie czułam. Poza tym, że wiedziałam, że wewnątrz mnie jest pustka, tak jak w każdym z was, bo każdy człowiek, który żyje bez Boga, odczuwa tą pustkę i szuka. I szuka czegoś, co tą pustkę zapełni. I dopóki nie spotka się z Jezusem, to nic nie znajdzie. Bo ja byłam w tym samym miejscu. Ani pieniądze, ani rodzina, ani cokolwiek, co może zaoferować ten świat, nie zapełni tej pustki. Jedynie spotkanie z Jezusem. Byłam w tym samym miejscu, w którym wy jesteście teraz. Startowałam tak samo do wszystkiego tego, co może dać świat. I nic tej pustki nie wypełniło. Spotkałam się z Jezusem, podjęłam decyzję. Nawet w emocjach niewiele rozumiałam i może niewiele nawet czułam, ale powiedziałam: zaufam w to. Zaufam tej dobrej nowinie, że umarłeś za mnie na krzyżu, że zmartwychwstałeś, że żyjesz i królujesz, że jesteś Synem Bożym. Zapraszam cię do mojego życia. Potrzebuję ciebie. Przepraszam cię za to, że przez te wszystkie lata, zanim się zdecydowałam oddać ci moje życie, żyłam bez ciebie. To był mój największy grzech. Wydawało mi się wtedy, że tacy jak ja to pójdą do nieba. Dopiero gdy usłyszałam dobrą nowinę, zrozumiałam, że nie. Że tacy jak wtedy ja zasilają szeregi piekła. Bo nie z uczynków nie można na niebo zasłużyć, ale przez wiarę w Jezusa idzie się do nieba. Przez oddanie życia Jezusowi możemy mieć tutaj na ziemi, tak jak w niebie. Jeżeli ktoś kiedykolwiek wam powiedział, że w niebie będzie dobrze jedynie, to was oszukał.
bo gdy spotkacie się z Jezusem tu na ziemi, to już tu na ziemi możecie doświadczać nieba. Ja go doświadczam. Oddałam życie Jezusowi. Zostałam uzdrowiona z guza piersi. Przez wiarę w Jezusa, przez to, co się wykonało na krzyżu, przez to, że umarł On tam za mnie i poniósł każdą chorobę, przez to, że w to uwierzyłam, nowotwór zniknął z mojej piersi, zostałam uzdrowiona. To jest też dla was. Zmieniło się całe moje życie, całe moje małżeństwo. Nigdy więcej po oddaniu życia Jezusowi nie odczuwałam już pustki wewnątrz. On był tym, czego całe życie szukałam. On przyszedł i wypełnił to miejsce. Dziś wiem, że to właśnie Jego szukałam. Dlatego odczuwałam tą pustkę. Wy też to czujecie. Bo żyjecie bez Boga. Bez Niego nie da się wypełnić tej pustki. Przez spotkanie z Jezusem wypełniacie tą pustkę. Całe moje życie się zmieniło, dlatego że poszłam za Jezusem, że zdecydowałam się uczynić Go Panem i Zbawicielem w moim życiu. Podniesione zostało całe moje małżeństwo. Nigdy wcześniej nie byłam tak szczęśliwa w małżeństwie, jak jestem teraz. Tam stoi mój mąż. Zarówno on i ja uczyniliśmy Jezusa Panem w naszym życiu i Zbawicielem. Każdego dnia doświadczamy tego. Każdego dnia doświadczamy Jego mocy i miłości. To jest też dla was. Zostało podniesione całe moje macierzyństwo. Mam dwoje dzieci. Nigdy wcześniej nie potrafiłam być dla nich taką mamą, jaką jestem teraz. To jest też dla was. Jezus jest dotykalny. A wiara jest widzialna. Zmiany są widzialne w moim życiu. To jest osiągalne także dla was. On powiedział, że kładzie przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Wybór należy do was. Teraz, gdy słyszycie te słowa, teraz przybliżyło się do was królestwo. Teraz jest przed wami wybór, czy wybieracie błogosławieństwo, czy przekleństwo. On powiedział, wybierz życie, abyś żył. On nie przyjdzie do was z jakoś z zewnątrz. Nie zrobi czegoś, że nagle się nawrócicie. Teraz, gdy słyszycie te słowa, teraz przybliżyło się do was królestwo. Teraz dokonujecie wyboru i teraz nie zatwardzajcie swoich serc. Gdy teraz Duch Święty przekonuje was o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, o tym, że życie bez Boga jest grzechem, to teraz nie zatwardzajcie swoich serc. I teraz odpowiedzcie na to wołanie. Ja kiedyś podjęłam taką decyzję, że oddaję Mu moje życie, bo tak naprawdę wiedziałam, że Jego szukam całe wcześniejsze życie, gdy Go nie znałam. Teraz wybierzcie życie. Wybierzcie spotkanie z Jezusem, abyście żyli. Jest powiedziane, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Z uczynków nie pójdziecie do nieba. Nie możecie zasłużyć w jakikolwiek sposób na spotkanie z Jezusem, bo to jest z łaski, żeby nikt się nie trudził za darmo. I teraz, gdy słyszycie ten głos, możecie podjąć w swoim życiu decyzję, spokutować z tego, co było dotychczas, z miejsca, w którym jesteście, czy z tego, że żyjecie bez Boga. Ewangelia jest taka sama dla wszystkich. Dla bandytów, dla cudzołożników, dla ćpunów, dla tak zwanych dobrych matek i dla tak zwanych dobrych żon. Dla biznesmenów, dla tych, co robią karierę i dla tych, którzy żyją w rynsztoku. Jest taka sama dla wszystkich. Przez wiarę w Jezusa, nie z uczynków, żeby nikt się nie trudził, jest zbawienie. I Duch Święty przekonuje was teraz o grzechu w waszym życiu, o sprawiedliwości i o sądzie, o tym, że jeśli nie spotkacie się z Jezusem, jeśli nie oddacie Mu swojego życia, to życie nie będzie waszym udziałem, to niebo nie będzie waszym udziałem, to zbawienie nigdy nie będzie waszym udziałem. Mi się wydawało, że ja byłam dobra w momencie, gdy usłyszałam te słowa, że nie zasłużę na niebo, że muszę uwierzyć w Jezusa. Oddałam moje życie Jezusowi, podjęłam decyzję i to jest moment decyzji w waszym życiu. Wybierzcie życie, wybierzcie Jezusa, jeżeli chcecie żyć. Amen.